Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się, zastępy aniołów w niebie. Weselcie się, słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemię opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, pójdźmy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Pieśń procesyjna, strona 257. Wesoły nam dzień dziś nastał. Strona 257. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Król niebieski k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał. Po śmierci się nam pokazał. Alleluja. Alleluja, obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele. Oto zabity Bóg Twój żyje w ciele. Śpiewaj z weselem, Pan króluje z drzewa. Jak Dawid śpiewa, alleluja. Śpiewaj z weselem, Pan króluje z drzewa.
jak Dawid śpiewa. Alleluja. Przed tak wielkim sakramentem opadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, od po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymny triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. Ze zmartwychwstania Twojego Chryste, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełnię wolności, posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W drugiej mszy niedzieli zmartwychwstania dziękujemy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Razem z całym Kościołem śpiewajmy hymn uwielbienia. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,
wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Amen. Intencja mszy świętej, którą sprawuję, jest za świętej pamięci Tadeusz Mąsiorski, Jan Żak, Joe Boleń. Pozostali kapłani w intencjach Bogu wiadomych. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, którym głosił Jan? Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia, pozwoli mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. W tym dniu wspaniałym wszyscy
wspaniałym. Wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez kozy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryja, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież ich chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po sabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybiegł pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, rozkołysały się dzwony dziś w ten wielkanocny poranek, aby oznajmić po całym świecie, że Chrystus zmartwychwstał i to prawdziwie zmartwychwstał. Ten Chrystus, który 3 dni temu zakończył swoje życie tragicznie na Golgocie. Ten Chrystus, który zdawałoby się, że Wielki Piątek przegrał swoją sprawę. Ten Chrystus, który mocą swojego bóstwa dziś wstaje z martwych i woła potężnym głosem, jak również dzwon oznajmia jego zmartwychwstanie. Mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie na wieki. Jak słyszeliśmy w Ewangelii dzisiejszej, jak również inni ewangeliści dają świadectwo, że wczesnym rankiem pośpiesznie niewiasty przyszły do grobu. Słyszeliśmy, Maria Magdalena przyszła i ujrzała odsunięty kamień od wejścia do grobu. Była zasmucona. Nie znalazła tam ciała zmarłego Chrystusa, którego chciała namaścić, bo taka była tradycja i zwyczaj. Jakież było wielkie zdumienie. Grób był pusty. Inny ewangelista mówi, że zobaczyła tylko anioła,
który przemówił do niej i mówił: nie bój się. Szukacie Jezusa Nazareńskiego ukrzyżowanego? Powstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. W innym miejscu Pisma Świętego jeszcze słyszymy: dlaczego szukajcie żywego wśród umarłych? Nie wiemy, jaka była reakcja dokładnie Marii Magdaleny, czy Piotra, albo Jana. Byli zdziwieni. Zobaczyli pusty grób, obok leżące płótna i chustę. Ale zobaczywszy to wydarzenie, uwierzyli tej prawdzie, którą sam Jezus Chrystus za życia przepowiadał, że będzie wydany na śmierć, będzie torturowany, będzie ukrzyżowany i w końcu po 3 dniach zmartwychwstanie. Uwierzyli. Ludzie bardzo często dzisiaj zastanawiają się nad znaczeniem słów życie i śmierć. W wielu przypadkach przekonani są, że nie ma życia po śmierci. Szukamy w różnych książkach, podręcznikach, na internecie. Czy rzeczywiście istnieje życie po śmierci? Ze śmiercią wydaje się, że wszystko musiałoby się skończyć. Ale zwolennikami tej teorii nie byli ci, którzy zobaczyli pusty grób. A pusty grób wprowadził ich w zakłopotanie. Ciężko było uwierzyć, bo do tej pory jeszcze nikt z martwych nie powstał. Ale przypominali sobie te słowa, które mówił Jezus Chrystus wcześniej. Kochani, Chrystus naprawdę zmartwychwstał. I to prawdziwie. Grób został pusty. Bo jak niektórzy twierdzą, przeciwni naszej wierze, nawet w tamtych czasach Chrystusa, żołnierze, którzy twierdzili, że przybyli Jego uczniowie i Go wykradli, kiedy oni spali. Jak żołnierze mogli spać na warcie? Powinni być rozstrzelani za to. Jeżeli rzeczywiście Go wykradli, to czego zostały płótna w grobie, o których świadczy i Piotr, i Jan, i Maria Magdalena? Czyżby rozwinęli ciało i zabrali bez płótna? Dlaczego? A rzeczywiście widzimy pusty grób. Jest to zarazem świadectwo naszej wiary, bo wierzymy w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Dlatego powinniśmy uwierzyć, że rzeczywiście Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, powstał z martwych, aby otworzyć bramy piekieł, bramy nieba, dla nas przygotować drogę w domu Ojca. Jeżeli zdarzało się, że za życia Chrystusowi nie wierzono, to również i po śmierci Jego i zmartwychwstaniu mamy takich, którzy nie wierzą do końca. Podważają wiele teorii. Ale On żyje. Bo wsłuchani w słowa anioła, w słowa Marii Magdaleny, w Piotra i Jana, którzy oznajmili swoim kolegom, apostołom, że widzieli Chrystusa nad brzegiem jeziora, który łamał się z nimi, podawał im rybę, jadł, rozmawiał, wyjaśniał pisma. Otworzyły im się oczy. Nie tylko ci, ale później Jezus Chrystus ukazywał się jeszcze innym, którzy mogli Go widzieć, widzieli Go w wieczerniku, widzieli Go na placu. Czyli rzeczywiście mamy świadków na to. Nikt nie może podważyć decyzji, że Chrystus nie zmartwychwstał, nie powstał z martwych. A nasza wiara, modlimy się i wyznajemy wiarę, że wierzymy w jednego Boga. Wierzymy w Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wierzymy w Tego, którego Ojciec z martwych wziął do nieba, który siedzi po prawicy Boga Ojca, który kiedyś przyjdzie sądzić nas, tak i żywych i umarłych. Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywiście ja wierzę w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który jest ze mną każdego dnia w domu, w szkole, w pracy, który daje nam się każdego dnia z ołtarza w kościołach na całym świecie, który podtrzymuje nasze życie, który karmi nas swoim ciałem i krwią, ten Jezus Chrystus. Bo jak mówi święty Paweł apostoł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara nasza. Czy ty wierzysz w to, bracie i siostro? Czy tylko przychodzisz do kościoła, bo taka jest tradycja? Może mama, tata nakazali, mimo tego, że już masz 30-40 lat, ale jeszcze słuchasz się rodziców? Bo tak było zawsze. Czy ty rzeczywiście widzisz dziś w Kościele Chrystusa zmartwychwstałego? Czy rzeczywiście jesteś gotów przyjąć Go do swojego serca? Czy zaniesiesz Go do swojego środowiska? Czy dasz Go innym w swojej rodzinie? Jutro w pracy, w szkole, na ulicy? Czy jesteś rzeczywiście świadom tego? Czy jesteś gotów oddać życie, tak jak inni oddawali życie, będąc męczennikami, za wiarę, że wierzą, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest obecny pod postacią małego chleba, białej hostii? Niewiasty, które przybyły do grobu, jak Maria Magdalena, czy druga Maria, apostołowie, którzy przyszli, Piotr, Jan, którzy widzieli w wieczerniku, przyjęli tą prawdę o zmartwychwstaniu. Nie tylko swoim otwartym umysłem, ale także i gorącym sercem. Dzięki temu też ta prawda stała się dla nas promykiem słońca, oświecającym ciemną drogę naszego życia. Od tego momentu, jak oni zobaczyli, uwierzyli. A święty Tomasz, o którym będziemy wkrótce wspominać, który może był do końca nieprzekonany, dopóki nie zobaczył. Ale słyszeliśmy, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To my jesteśmy, którzy nie widzieliśmy dokładnie, ale wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami obecny. Jeżeli rzeczywiście Go weźmiemy do swojego serca, jeżeli rzeczywiście przygotowaliśmy się nie tylko zewnętrznie, nasze mieszkania, ale dusza została oczyszczona, nasze wnętrze przygotowane na to, żeby dziś zmartwychwstały Chrystus wstąpił do Niego podczas Komunii Świętej. Będziemy się cieszyć z takiego Chrystusa. I takiego Chrystusa będziemy nieśli do naszych domów, wszędzie tam, gdzie się pojawimy. Zanosimy prawdę o zmartwychwstaniu. Bo my jesteśmy jak ta Maria Magdalena, jak apostołowie. My widzimy pusty grób. My mamy być świadkami, dawać świadectwo. Dawać innym, żeby nasza wiara przetrwała. Przetrwała 2000 lat. Przetrwa i dalej. Mimo tego, że będą zawieruchy w Kościele. Mimo tego, że szatan będzie mącił, rozdzierał Królestwo Boże. Ale jeżeli wiara będzie w nas mocna, jak ziarnko gorczycy, to wtedy przetrwa. A jeżeli będziemy wierni Chrystusowi do końca, to Chrystus nam pomoże. Nawet w tych najcięższych czasach naszego życia, nawet w ciężkich chwilach. Jeżeli wierzysz, niech ci się stanie według słowa Twego. Jeżeli wierzysz, że ja jestem zmartwychwstaniem, życiem, prawdą, drogą, ja jestem miłością, to kiedyś wspólnie razem spotkamy się w domu Ojca mojego w niebie. Amen.
Powstawszy wyznajmy naszą wiarę, mówiąc: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W ten wielkanocny poranek do Boga Ojca Wszechmogącego za wstawiennictwem zmartwychwstałego Chrystusa zanieśmy nasze pokorne prośby i błagania. Odrodzenie wierzy i miłości dla Kościoła Świętego, aby był w świecie czytelnym znakiem Boga i promieniującym łaską pociągał nowe pokolenia na drogę życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o radość i wejścia do wspólnoty Kościoła nowochrzczonych. Niech z całym sercem przylegną do Chrystusa, zawsze słuchają Jego głosu, naśladują Go z szczerą wiarą, jak do drogocennej perły. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pojednanych z Bogiem przez sakrament pokuty, aby zmartwychwstały był zawsze ich drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo i pomyślność dla całego świata, tych narodów, którzy jest wojna na Ukrainie. Niech ludzkość będzie wolna od nękanych ją wojen i waśni, wyzysku, niesprawiedliwości, widma terroryzmu i nędzy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, odzyskanie nadziei dla cierpiących i załamanych. Niech Pan otrze ich oczy wszelką łzę, usunie ból, wleje ich z serca otuchem nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy giną na wojnach, na drogach, wypadkach, aby Pan Bóg okazał im w godzinie śmierci Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, aby przyłączyły swoje głosy do chórów aniołów i świętych, śpiewając pieśń nową przed tronem zwycięskiego baranka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o dary Ducha Świętego dla nas świętujących Paschę, abyśmy przyobleczeni w nowego człowieka bezpiecznie doszli do światła wiary na ostateczne spotkanie z Bogiem oblubieńcym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ojcze Wszechmogący, przyjmij nasze prośby, które składamy przez Twojego zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa, abyś wysłuchał i spełnił, jeżeli jest taka Twoja wola, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Oczy Cię już zypoczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób toczyli. Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż pieczę ciskała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Na nic straż pieczę ciskała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętym Pawłem I pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź miłości Twój Kościół pielgrzymujący na całej ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Karola, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, także o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy w Twojej łasce stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,
lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo okrywa. Witaj Jezu, Syna Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj Jezu, Syna Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże
pozdrowione, żywo, żywota. Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. To Pan Chrystus martwych minie, Alleluja, Alleluja. Uweselił lud swój miele, Alleluja, Alleluja. Nie żałował życia swego, Alleluja, Alleluja. Dla człowieka mizernego, Alleluja, Alleluja.
gwiazdy, gdy do grobu szły. Alleluja, alleluja. Drogie maści z sobą niosły. Alleluja, alleluja. W bieli anioła ujrzały. Alleluja, alleluja. Trwożyć sobą poczynały. Alleluja, alleluja. Tego dnia wielkanocnego. Alleluja, alleluja. Chwal każdy Syna Bożego. Alleluja, alleluja. Świętą Trójcę wyznawajmy. Alleluja, alleluja. Bogu cześć i chwałę dajmy. Alleluja, alleluja. Pieśń uwielbienie. Ciebie Boga wysławiamy. Strona 288. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, herobi serafinowie, ślowie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieś pospieszą, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblokszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starej ościej w męki dopiel. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim, słudzy, łask niegodni, wspomóż, aby mój grzech co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządźcie, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ostrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś swojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo króciutko, bo za 5 minut już się ma następna msza zaczynać. Tak, bracia i siostry, bardzo wam dziękuję, że tutaj dzisiaj jesteście razem z nami, że wraz z nami tu w tym sanktuarium celebrujecie największe wydarzenie w dziejach ludzkości, największe wydarzenie, na którym opiera się nasza wiara chrześcijańska, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I bardzo krótko chciałbym wam życzyć radości. Radości, miłości i pokoju, które wypływają z tego pustego grobu. Niech to będą nasze życzenia, by wasze życie było właśnie przepojone darami Jezusa, którymi są radość, miłość i pokój. Tego wam życzę w imieniu swoim, w imieniu moich współbraci tutaj, Paulinów z klasztoru naszego, sanktuarium. A jako taką naszą również wdzięczność chciałbym was zaraz po tej mszy świętej zaprosić do kafeterii na śniadanie, czy chociażby jakąś kawę, czy herbatę, kawałek babki, żebyście się nie rozjeżdżali od razu gdzieś tam w swoich kierunkach, ale zapraszam do kafeterii na chwilę spotkać się, zjeść przede wszystkim, żebyście mieli siły do powrotu. Szczęść wam Boże i radosnego Alleluja wam życzę. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Jeszcze małe ogłoszenie. Tradycją naszą polską jest poniedziałek wielkanocny, dlatego jutro o godzinie 10, jeżeli ktoś może, będzie msza święta w języku polskim o 10 rano. Zwycięstwo śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się przestrasza, na cudzie nasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się przestrasza, na cudzie nasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strach się grobu miesza.